Pach i poszła. Witam cię. Cyk, witam serdecznie. Witam cię serdecznie, Wojtku. 226 odcinek nagrywany, nie powiem kiedy. Nie musimy się zdradzać z tym kiedy, ale wcześniej niż się wszyscy spodziewali, natomiast będzie jego premiera naturalnie, standardowo w poniedziałek. Natomiast jak słuchacie tego odcinka, to ja jestem na wsi dzisiaj. Tak. Jest u mnie bardzo ładna pogoda. Nie pada. To się jeszcze okaże. Nie pada. Bawię się świetnie, odpoczywam, relaksuję się. Jutro zmieniam wieś na jeszcze inną wieś. Więc będę nad jeziorkiem. Moje pytanie jest najważniejsze. Tak. Czy masz ze sobą Nintendo Switch? Chyba nie mam. No wiesz co. Zastanawiam się nad tym jeszcze, szczerze mówiąc, czy mam ze sobą Nintendo Switch, ale chyba nie mam, dlatego że chyba mam ochotę zrobić old style relax, tak zwany. W efekcie czego mam ze sobą bez prądu telefon. Nie. Taki po prostu, wiesz, jestem tam z rodziną Magdaleny. I więc mam taką ochotę spędzić czas z ludźmi. To taki szalony koncept. Natomiast żeby nie było tak, że nie mam w ogóle niczego ze sobą, mam oczywiście ze sobą telefon. Okej. Okay. Mam ze sobą Kindla, ponieważ na czytanki zawsze jest dobry moment. I Kindle oczywiście. To jest, Kindle w ogóle, ja Kindle nie rozpatruję absolutnie w tym jako rzeczy technologiczne. Nie wiem, czy masz podobnie, albo czy ktoś ma podobnie, ale ja nie rozpatruję. Tak jak iPad. Ja się z tym zgodzę totalnie. Tak jak iPad jest dla mnie jakby piece of technology, tak Kindle to jest książka. I to ja zupełnie, tak. Jak na przykład Magda zapytałaby mnie, czy biorę ze sobą coś elektronicznego i ja miałem ze sobą Kindle, to powiedziałbym, że nie. Bo to jest też takie, że to jest single purpose urządzenie, no nie? Tak, w sensie, jest. Możesz oczywiście odpalić przeglądarkę, ale jakby ja nie będę chciał. Nikt nie jest aż tak chory. Tak, można faktycznie na tej przeglądarce coś zrobić, jak się bardzo chce. No ale umówmy się, tak? Więc nie. Więc mam ze sobą chyba tylko telefon i mam ze sobą chyba tylko Kindle. To jest jeden. A mamy chyba mamy też na tym wyjeździe iPada, ale nie jestem do końca pewien. Natomiast Switcha nie mam ze sobą na tym wyjeździe. Okej. Więc. To spoko. Więc tak, więc jestem na wyjeździe i tak wygląda sytuacja w tym momencie. Wojtek, że mam ze sobą telefon, mam ze sobą Kindle. Dobrze. Natomiast to, że ty jesteś na wsi, nie zmienia faktu, że nadal mamy tematy na dzisiaj. Mamy dużo tematów na dzisiaj. Tak, ja przygotowałem 3 i to są takie śmieszne rzeczy. Część z nich to jest tętno pulsu, bo jest dość fresh. Natomiast jak będziecie słuchać tego odcinka, to wcale fresh już może mogło nie być, ale to nic nie szkodzi, bo i tak są w miarę evergreenowe. Apple się skończyło. To jest taki temat, rzeczywiście... Nie, ale słusznie. Znaczy, to jest oczywiście jak najbardziej może być naszym pierwszym, bo Apple pokazało nowe MacBooki jakiś czas temu. W sumie o tym nie mówiliśmy, no bo jakby, nie wiem, jakoś nas to może mało grzeje. W sensie, wiesz, no, jakby, trochę, no jesteśmy tak uzbrojeni, żaden z nas coś. Nie szuka. Jestem wiesz, coś. No ja nie szukam komputera, absolutnie. No więc jakby to ten podcast jest o tym też, co nas kręci, więc jakby nowe MacBooki nie do końca. Natomiast jest taka ciekawostka, bo od 2015 roku, kiedy wyszedł MacBook Pro, ten taki 15, najbardziej wypasiony, no to mam wrażenie, że jeżeli chodzi o MacBooki, to Apple robi coraz gorzej. W sensie oczywiście, one tam w środku mają coraz lepsze procesory, touchbary, USB-C, które jest bardzo kontrowersyjne. Uważam, że jest całkiem spoko. To jest rzecz, na którą chciałbym się tylko zatrzymać, bo one wyszły kiedy USB-C only? 2017? Tak. No bo w 15 był ostatni duży MacBook Pro 15, który miał cały zestaw złącz normalnych. New MacBook Pro 2016. Zobaczy, czy coś to wyszło. No właśnie, coś wychodziło wtedy? 2016, tak. Aha, czekaj. Ale 2016. To 12 nie wyszła przypadkiem? W 2016 pojawiły się MacBooki Pro z touchbarem. W 2016. A, okay. Wtedy mówiliśmy, że to jest absolutnie głupie i user hostile, tak? Mówiliśmy tak.
No tak, jak usunięcie słuchawkowego gniazda w telefonie. I jesteśmy jakby 2 lata później i ja na przykład mam inne zdanie na temat niektórych rzeczy, ale to dlatego, że jesteśmy 2 lata później. Bo na przykład tak jak uważam, że usunięcie gniazda słuchawkowego dalej jest głupie. Mhm. To akurat mi najmniej przeszkadzało. Znaczy, jeśli mam być szczery, mam w Pixelu gniazdo słuchawkowe i skorzystałem z niego w ciągu tych 3-4 miesięcy, myślę, że 4 razy dokładnie, tak? Okej. Ale mam coś takiego... Ale skorzystałeś. Tak, skorzystałem, bo mam coś takiego, że mogę to zrobić, no nie? I to były takie momenty, w których jakbym miał iPhone'a, to bym zrobił takie... No wiem. Ja miałem tak może raz, że wyciągam sobie słuchawki z plecaka, jak te stare i tak... A nie, zapomniałem. Mam coś takiego, że już przerzuciłem się na AirPodsy głównie we wszystkim, oprócz tak jak mówiłem ostatnio chyba, czy jakiś czas temu, że w pracy mam słuchawki dedykowane, że na AirPodsy, więc tu jest, chociaż AirPodsy z Pixelem na becie nie działają aż tak bardzo dobrze, często mi się zrywają, na tym software'ze produkcyjnym było idealnie, wszystko było top notch. Natomiast teraz, ale to jest jakiś known bug, że właśnie słuchawki, że Bluetooth headset się rozłączają. Natomiast to tak jak USB-C akurat w komputerze już przeszkadza mi odrobinę mniej, ale inni producenci robią to lepiej, bo Apple zrobiło tylko USB-C, a są tacy producenci, którzy stwierdzili, okej, USB-C to jest jakby przyszłość, tak? Więc zrobimy na przykład USB-C i USB-A. Wiesz, jedno takie na przykład, nie? I to jest spoko opcja, bo mimo wszystko, jakby ja na przykład mam tego huba, który jest na USB-C, z którego faktycznie korzystam najbardziej, ale są takie rzeczy, które mam na USB-A i nie ma tutaj jakby opcji, żeby było coś inaczej, no nie? Mhm. Więc... No tak. Ja wiem, że mogę do huba podłączyć, ale hub też ma skończoną liczbę USB-A, a więc dobrze było mieć mimo wszystko jakąś taką opcję. Akurat jestem jeszcze w tej szczęśliwej sytuacji, że mam dużo różnych kabli, jakby kable for life, i jedne kable mam USB-A na USB-C na przykład, czyli takie, wiesz, że mogę podłączyć sobie gdziekolwiek telefon i pododować, ale mam też kable USB-C, więc mogę spokojnie jakby żyć. Nie muszę się niczym przejmować. No ale nie uważam, że to pójście o USB-C all-in to nie był dobry pomysł. No, ja też mam... Znaczy, ja widzę zalety, oczywiście. Natomiast widzę też wady i jakby no... Wydaje mi się, że to jest taki smutny kompromis, w który poszedł już Apple i nie wróci. W sensie możemy już zapomnieć o tym, że jakiekolwiek inne złącza wrócą. Nie będzie też jacków w iPhone'ach, to umówmy się, no ale najsmutniejszą chyba rzeczą, którą pokazali w tych nowych nowych MacBookach jest to, że nie naprawili tak naprawdę tego błędu z klawiaturą aż tak bardzo, nie? Znaczy no, ona ma troszeczkę inny design, tam dołożyli takie gumowe jakieś osłonki jakby, które mają chronić przed kurzem wpadającym jakby do klawiatury, natomiast i to teoretycznie, wiesz, powinno poprawić, no a na razie pewnie nie ma aż tylu MacBooków na rynku, żeby rzeczywiście można było to jakoś sensownie sprawdzić, natomiast problem jest innego rodzaju, bo już pomijam to, że na przykład te MacBooki z 2017 niestety nie będą mogły mieć podmienianych klawiatur na te, które są w tych najnowszych, bo po prostu do nich nie pasują. Więc niestety, ale ci, którzy kupili w 2017 i 16 są trochę w tak zwanej dupie. Natomiast jeszcze jest inna rzecz, która wyszła dosłownie dzisiaj chyba. To jest to, że w najnowszym MacBooku 15 możesz upgrade'ować go sobie do procesora i9 o taktowaniu tam, kurde, jakimś 2.4, czy ileś już ci mówię. Dokładnie to jest 2.9. 2.9 GHz, 6-rdzeniowy Intel Core i9. I okazuje się, że niestety, ale on działa gorzej niż i7 z 2017 roku
jeżeli chodzi o renderowanie wideo. Czy to jest ten słynny throttling, o którym tyle się mówi? To jest ten słynny throttling, o którym się mówi. To znaczy, że aluminiowa obudowa do MacBooka niestety nie ma tak dobrej gospodarki cieplnej, żeby ten procesor mógł działać na swoich pełnych obrotach, przy większych obciążeniach oczywiście, co oznacza, że generalnie renderuje w Premierce wolniej niż ten model z 2017 roku. Witam serdecznie, jak tam nowe MacBooki za 10 tysięcy funtów, co? Apple najlepsze. Czy nawet więcej. Nie no, ja się trochę załamałem, w sensie, znaczy, no... Nie widzę, naprawdę już żeśmy tutaj przetłumaczyli i próbowali bronić wielu różnych rozwiązań, ale to, że nie zadbali o odpowiednie chłodzenie dla tego procesora tak, żeby on rzeczywiście mógł przynajmniej działać na tej prędkości, którą ma zapisaną. Już nie mówimy o jakimś, wiesz, hyperthreading czy jakiś kurde turbo boost, nie wiadomo co, tylko żeby no śmigał na tym 2.9. Nope, niestety za cieplutko. I koleś robił takie testy, w ogóle jakiś youtuber. A to nie był Paul Haddad, który Twigbota może... robi? Nie wiem, ale jest tu, ja mam info o tym, że youtuber robił testy. Tak, youtuber to wiem, tylko właśnie jestem prawie pewien, że ten youtuber to był właśnie Paul Haddad, który jest... Nie, Lee, jakiś Lee. Aha. Lee, zaraz ci powiem dokładnie. Ale ja w ogóle nie wiem, czy ten Haddad to się nazywa faktycznie Haddad, czy jakoś inaczej. Paul Haddad. Już ci mówię, ten chłopina się nazywa, już się ładuje, Dave Lee po prostu. Mogę jego wideo podlinkować, żebyście mogli sobie to obejrzeć sami. Natomiast no wiesz, tak jak mówię, broniliśmy tego Apple'a naprawdę różnych rozwiązań, tych usunięcie tych słończ, dobra, można było zrozumieć w niektórych sytuacjach i pewne rzeczy mają ułatwić sprawy, no okej, okay, nie? Ale tutaj to jest bardzo słabe. No, nie oszukujmy się, to jest naprawdę bardzo, bardzo słabe. I tak naprawdę to nie jest problem, który da się rozwiązać. W takim sensie, że jeżeli oni, wiesz, odkorkują ten procesor, to on będzie się grzał. I jeżeli będzie się grzał, to będzie oznaczać, że sorry, ale może się zwyczajnie przegrzać i może, wiesz, narazić inne komponenty, które tam są zamknięte, no na kurczę, wady różne, tak, od temperatury. Więc to jest bardzo słaba sytuacja. I ten chłopina, właśnie ten youtuber, robił testy też, wkładając komputer do zamrażalnika. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale faktycznie to zrobił i to zadziałało. W takim sensie, że ten procesor, dzięki temu, że naokoło było dość chłodno, spokojnie wyciągał, wiesz, naprawdę mega dobre wyniki. Co oznacza, że to rzeczywiście jest po prostu specjalne zwalnianie taktowania procesora po to, żeby on się nie przegrzewał. Koniec. Wszystko jest software'owe. Także no... Nie wiem, co wymyślą i nie sądzę, żeby cokolwiek wymyślili. Słyszałem, że będzie update, który sprawi, że procesor nie będzie wyciągał tyle. A, okej. Okay. Czyli po prostu dzielą go na pół. No w każdym razie, wiesz, no to jest coś, co w maszynie za tyle pieniędzy po prostu no nie może być. No ludzie, którzy kupują taki komputer, kupują go po to, żeby na nim montować, robić animacje, naprawdę wyciskać z niego ostatnie soki, a okazuje się, że nawet podstawowych soków się nie da wycisnąć, bo po prostu, wiesz, na tyle nie pozwala. Więc no wygląda na to, że generalnie linia MacBooków... Każda ma jakąś wadę i to jest bardzo słabe, bo kiedyś kupowało się MacBooki na takiej zasadzie, że okej, ja wiem, że to jest drogi sprzęt, ale jeżeli kupię MacBooka, to wiem, że ma taki, to a taki software i wiem, że ten komputer będzie działał bezbłędnie przez najbliższe minimum 4 lata i do tych, wiesz, z 2015 naprawdę tak było. Później 2017, 16 problemy z klawiaturą i to jest jakby... To nie jest duży problem, jeżeli rzeczywiście nic się nie dzieje. Nie wpadnie ci żaden kurz za klawiaturę, to wszystko będzie w porządku, klawiatura będzie działać i komputery i procesory w nich zamontowane. Tam jakby naprawdę wszystko było w porządku. Natomiast no, jak będziesz miał problem z klawiaturą, no to Apple przyznało, że rzeczywiście ten problem istnieje. Pozwoliło wymieniać klawiatury za darmo, więc jest to pewne rozwiązanie problemu. Natomiast z tymi nowymi, no kurde...
chcesz sobie go dokoksić, wiesz, dołożyć najlepszy procesor, a okazuje się, że właściwie to jest niepotrzebne, nie? Że wystarczy, że kupisz wersję z i7 i będzie działać może nawet lepiej niż i9. Słabe, tak nie powinno być. Uważajcie na tej dziewiątki, jeżeli stoicie przed wyborem MacBooka, no ale z drugiej strony może warto się zastanowić i czy nie pomyśleć o jakimś mobilnym Hackintoshu. Co też nie jest jakieś super proste, ale podobno się da. Jeżeli ma się odpowiednie komponenty, no to wiadomo, że tego Hackintosha można postawić, bo jakby zdaję sobie sprawę, że większość tych, którzy kupuje MacBooki, to robi to głównie dla software'u. Więc no tak jak ze mną, nie? Jakby ja nie umiałbym, że bardzo trudno mi by było się przerzucić na Windowsa. Ja wiem, że on jest już lepszy, że już jest coraz szybszy i jakby jest tam kilka rozwiązań, które ułatwiają pracę, ale ja się po prostu w tym systemie gubię. Co się w Windowsie? Mam problem. Tak, ja nie, naprawdę zdarza mi się czasem z niego korzystać i po prostu nadal jest to dla mnie katorga. W sensie, ja się męczę, no ja nie lubię się męczyć. Komputer ma być narzędziem, które mi pozwala, ułatwia pracę, a nie ją utrudnia. Może, wiesz, wymagałoby to po prostu więcej czasu. Na zasadzie, nie wiem, no siadam i dwa tygodnie pracuję tylko na Windowsie i, no i wiesz, jakoś sobie z tym radzę. Ale jest ileś tam rozwiązań w macOSie, które po prostu uwielbiam i tych w Windowsie nie ma, więc wolę po prostu macOS. Zresztą wiesz, to jest część ekosystemu i tak dalej, już naprawdę nie chcę mi się gadać o, wiesz, ale o tym, dlaczego macOS, a nie Windows. Wojtek, nie, no to tylko nie o to chodzi. Windows. No ja wiem, że ty jesteś Windowsiarz, ale mówię, no ja jestem macOSiarz i zdecydowanie lubię macOS. Tak, to był temat, pod którym Apple się kończy. No to standard właściwie, nic nowego Wojtek nie powiedziałeś. Oczywiście, nic, zupełnie nic nowego. A ty co masz? Ja mam krótki temat, mianowicie dzisiaj Revolut. A kurde, się zdradziłem. Aha, że dzisiaj, no. No tak. Otóż. Dobra, nagrywamy w środę, no już trudno. To jest ciężko. Revolut dzisiaj zaczął testować Android Pay. Tak, widziałem. Znaczy właściwie to jest Google Pay. No tak. Widziałem screeny są... i to podobno jest dla tych, którzy mają wersję beta aplikacji. A, no to ja nie mam wersji beta aplikacji. Chociaż właśnie, bo to jest tak. Prawdopodobnie informacje o tym, że te karty można dodawać, wysłali do użytkowników beta, natomiast jakby dodawanie karty to nie jest kwestia tego, że masz jakby aplikację w wersji beta Revoluta, no bo ty masz kartę fizyczną w ręku, więc jeżeli zaczęli testować to i informacje dostali, wiesz, użytkownicy beta aplikacji, no to karty już muszą mieć możliwość dodawania się do Apple Pay, bo ja musi działać, czy do, przepraszam, do Google Pay. Właśnie nie możesz? Właśnie spróbuję jeszcze, bo nie, bo ja mam wizę. Ach, czyli na razie testuję na Mastercarda, tak, rzeczywiście. I mój problem jest taki, że ja miałem kiedyś i Mastercarda i wizę, właściwie, ale mogę poprosić Magdę, bo ona ma chyba... Ono ma chyba Mastercarda i zobaczyć po prostu, czy uda mi się. Bo teraz właśnie spróbuję dodawać moją wizę do tego, do Revoluta. Mhm. Właśnie w tym momencie. Updating card in your account, bla, 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 bla. Czekamy, czekamy, czekamy. I pewno się pokaże, że niestety. This card can't be set up to pay in stores. No właśnie. Czyli okay. Ja swojej wizy nie mogę dodać. W ogóle ciekawostka jest taka, że teraz jak chcesz dostać Mastercarda, to musisz mieć premium. Naprawdę? O! Wcześniej, no wcześniej było tak, że były tylko i wyłącznie Mastercardy. Właściwie. Tak. Czy Magda tu jest w pobliżu? Może napisze. Wiem, że jest w domu, ale napisze do niej wiadomość. Klasyk. Spróbujesz dodać tą kartę. No, zobacz, jak to działa, czy działa. Natomiast tak, zaczęli testować to na Mastercardach. I. No właśnie, ale to fajnie. Tylko powiem ci właśnie, że teraz jak chcesz, właśnie jak zbierzesz darmową kartę, bo ja sobie teraz wchodzę w karty i chcę nową fizyczną kartę, za 25 zł mogę ją dokupić, albo tam mogę mieć premium, to teraz za darmo jest tylko i wyłącznie Visa. Okay. A wszystkie karty premium to Mastercardy.
A to ciekawe w ogóle, że w tą stronę to poszło, bo ja na przykład w Revolucie jestem, może nie od samego początku, bez przesady, ale dość wcześnie, mam wrażenie, założyłem konto i było tak, że na początku wydawane były tylko Mastercardy. Tylko Mastercardy. Ja miałem tego Mastercarda później też. Później był moment, w którym jakoś dostał, jakiś był w ogóle, chyba Michał Gapiński w ogóle wrzucił na Twittera, że jak chcecie darmową wizę w Revolucie, to tu jest formularz. I rzeczywiście wlazłem na ten formularz. To był normalnie Google Docs, wiesz. I tam trzeba było wpisać swoje dane, które masz w aplikacji zapisane. Ciach. I jakby klikałeś submit i po jakimś czasie dostawałeś info, że tak, jakby dostaniesz wizę od nas za darmo. No i przysłali rzeczywiście tą wizę. Ja sobie ją zamówiłem głównie dlatego, że już o tym mówiłem, żeby po prostu jeżeli gdzieś nie działa Mastercard z jakiegoś powodu, bo na przykład, nie wiem, terminale nie wspierają Mastercarda, no to żeby mieć wizę i jakąś backupową, żeby móc jednak, wiesz, zapłacić, nie? Z tego samego konta, więc warto mieć jedną i drugą. I rzeczywiście przyszła, no a teraz jak widać są tylko wizy plus ewentualnie Mastercard. Ja miałem za też kasę, Mastercarda, nie? Tylko że zrobiłem tak, że kupiłem sobie Wall Street Journal. A no tak, ale to jest piękna historia. To napisałeś na wąsaczach i to mnie bardzo rozczuliło, musisz to powiedzieć. Bo Wall Street Journal miał promocję jakąś, że za $6 mogłem kupić chyba 6 miesięcy czy coś, czy tam 3 miesiące dostępu do strony. Ja czytałem Wall Street Journal bardzo często i tam pracował też jeden z moich ulubionych dziennikarzy, więc stwierdziłem, kurde, to zapłacę, to jest tylko $6 czy coś takiego, więc mnie luzik. I tylko po jakimś czasie się okazało, że to jest $6, owszem, natomiast potem to jest 30 parę dolarów miesięcznie. I mówię tak, hold on. Okay. Hold on. Mówię, dobra, trudno. Nie chcę bardziej, nie chcę przedłużać, bo nie będę jakby tyle płacił, bo to jest 100 zł miesięcznie bez przesady. Więc mówię, dobra, no to zrobię cancel. I okazuje się, że nie da się zrobić cancel. No ale jak to jest możliwe, że nie da się zrobić cancel? Nie da się zrobić cancel przez stronę internetową, przez maila, nie. Żeby zrobić cancel, musisz zadzwonić w godzinach działania Wall Street Journal na support i tam powiedzieć, że chcesz zrezygnować i dopiero wtedy oni jakby odłączają ci konto. I tak no ja, chyba żartujesz. Ja tak mówię, nie. To są żarty. I napisałem do nich maila, i oni mi odpisali, że that's true. The only way to cancel your subscription is to call our representative in the Wall Street Journal telephone center, call center. Ten. I ja mówię, także no dobrze, że zrobiłem to na Revoluta. No na szczęście, bo jakbyś zrobił na główną kartę, to by było lipa, nie? Główną bym anulował jakby. Wszakdys. Ale więc sytuacja była taka, że stwierdziłem, dobra, no to anuluję. I to była akurat właśnie karta Mastercard. I mówię, dobra, no przecież to nie jest tak, że karta rewolutowa jest jakaś taka, że mam gdzieś ją wpiętą, nie? No. A oprócz tego Wall Street Journal. I mówię, no dobra, no to... Bo najlepsze jest to, że usunąłem w ogóle wszystkie metody płatności. A oni mi napisali, że your card was declined. I to znaczy, a ja akurat specjalnie nie miałem na tej karcie pieniędzy, czyli mówię, usunąłem, ale widzę, że poprzednią chciała powtórzyć. Więc po prostu usunąłem kartę z Revoluta, zgruzowałem ją, pociąłem ją ładnie w różne szlaczki i wyrzuciłem. Bardzo dobrze. I właściwie tyle z tego wszystkiego było, że została mi karta Visa. Nie mam też z nią żadnego problemu, no bo ona wszędzie działa. Właśnie nie wiem, czy Magda ma kartę Visa, czy ma kartę Mastercard. Nie odczytała mojej wiadomości, więc nie wiem, co z tym dalej będzie, ale być może będzie follow-up w kolejnej części odcinka. Tak. Czyli Magda się pojawi i przestanie oglądać serial, może nie wiem, co robi. I wtedy będę może mógł sprawdzić kartę. No ale tak, testują. Mam nadzieję, że wizy też się pojawią, bo jakbym mógł mieć... Jakbym mógł mieć tą kartę Revoluta w telefonie, to właściwie już nie muszę nosić żadnej karty, nosiłbym tylko Curve. To jest tak serio, no bo opartego, to jest jedna karta, która ma wszystkie, ale Curve jeszcze nie widać, żeby robili coś w stronę, znaczy nie ma na razie żadnego wprowadzenia Apple Pay'a czy Android Pay'a czy czegokolwiek, więc no, czekamy. No ja liczę na to, że jeżeli tokenizację włączyli w Revolucie, a musieli to zrobić, żeby w ogóle testować Android, Google Pay, no to drzwi może będą otwarte już dla Apple Pay. No pytanie, czy oni w ogóle mogą, będąc nie bankiem.
wiesz, bo rzeczywiście chyba Monsanto jakieś, jest jakieś takie dziwne Monedo? Coś. Nie, nie. Jest jakiś taki bank, taki znowu, wiesz, przyszłość banków, nie? Future of Banking. Jakaś taka też aplikacja, no podobne do Revoluta, ale akurat nie oparte na przewalutowaniach, tylko po prostu funkcjonuje jako bank. Bo oprócz tego jest N26 oczywiście i ten Monsanto, o ile się dobrze pamiętam nazwę, oni wprowadzili Apple Pay, no ale pytanie, czy mają licencję bycia bankiem i czy mają tą licencję na Unię Europejską? Sprawdzam. Nie? No to kurde, jakieś, no nie wiem, coś na M. Jakieś, kurde, jak to może się, no nie będę teraz wymyślał. No w każdym razie rzeczywiście oni wprowadzili Apple Pay, a może zrobię tak, Apple Pay i czekaj, jak to można być? Jak to się mówi? O, fintech. O. Fintech. Fintech rating. Banki się chwalą. Znaczy fintech Apple Pay. Nina. Karta Revolut się pojawia w ogóle. To jest ciekawe. Tu jest fintech ranking. Nie wiem, co to jest. No, coś na M. To na pewno. Apple Pay. Modele Mastercard Monzo wpisz w wyszukiwarce. Monzo. No właśnie, no i pytanie, czy to jest, wiesz, czy to jest zwykły czy oni mają licencję na bycie bankiem, bo jeżeli tak, to by tłumaczyło trochę, dlaczego Revolut jeszcze Apple Pay'a nie ma, albo się Monzo Bank LTD. No więc jakby to wiele tłumaczy, nie? Więc prawdopodobnie nadal czekają na te papiery nieszczęsne, które w zeszłym roku, już pod koniec roku jakoś składali. Więc jak zostaną zaakceptowani, no to pewnie wtedy będziemy mogli się cieszyć Apple Payem. Ale jak widać, Google Pay takich ograniczeń nie ma. No, co jest ciekawe. Ale dobrze, że się, wiesz, rozwijają i ta tokenizacja już będzie, więc jakby baza dla wprowadzenia Apple Pay'a już w aplikacji będzie, więc jakby dobrze, spoko. Dobrze, mam tego Android Pay'a, chociaż w Ingu. No to prawda, to prawda. Ja jeszcze mam dwa temaciki śmieszne. Jeden jest taki, no nie wiem, do rozkminy trochę, bo Google, nie wiem czy wiesz, ale dostało taką dość dużą karę w Unii Europejskiej. 5 miliardów dolarów. To tak jest troszkę dużo. I dostali tą karę za to, że pamiętasz, była kiedyś taka akcja, Microsoft też dostał niezłą karę od Unii Europejskiej za to, że w Windowsie 7 nie dali możliwości, znaczy inaczej, oni się chyba nie wyrobili w czasie, żeby dać możliwość wybrania przeglądarki, którą będziesz miał zainstalowaną na komputerze w momencie instalacji Windowsa, czy też u pierwszego uruchomienia, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie ze względów antymonopolowych, żeby nie wpychać na siłę Internet Explorera, no to trzeba było dać możliwość wyboru przeglądarki użytkownikowi. To się ostatecznie pojawiło chyba? W sensie to już, nie wiem, nie, działa, chociaż ja Windows 10 uruchamiałem, nie, no to tam nie miałem wyboru, więc ja nie wiem, jak to w ogóle, jak to zadziałało. W sensie to wtedy dostali karę, ale nadal tego nie robią, czy wygrali w sądzie, czy to się po prostu jeszcze toczy, nie wiem tego. Natomiast Google dostało karę za to, że z Androidem wymuszają, bo to nawet nie chodzi o to, że w Androidzie, wiesz, jak go włączysz telefon i masz po prostu Chroma i Google Search jako jako wyszukiwarkę, tylko problem jest w tym, że oni wymuszają też to, że żeby telefon posiadający Androida na pokładzie mógł mieć dostęp do Google Play, to musi mieć zainstalowanego Chroma i musi mieć zainstalowane Google Search. I jeżeli ich nie ma, to on jest nie jakby not eligible, takie jest po angielsku słowo, no nie może po prostu mieć dostępu do sklepu z aplikacjami. I za to dostali po łapkach. Ja nie do końca to rozumiem, jeśli mam być szczery. Ja się zastanawiam, w sensie, czy, bo z jednej strony okej,
Można wyciągać, wiesz, widły i palące się pochodnie i krzyczeć, że zła korporacja, wiesz, Niemcy, rynek dominuje i w ogóle, wiesz. A jakby... z drugiej strony oni jakby sprzedają swój produkt, czy Apple dostało karę za to, że tylko Safari mają na telefonie zainstalowane? No nie dostali i też właśnie to był mój drugi wątek, dlaczego jakby nikt nie dotknął kwestii Apple. Czy to jest kwestia, że Google, jakby Android jest otwarty, w sensie, że jest open source i powinien, wiesz, jakby oddzielić kwestię systemu jako takiego od kwestii biznesowych, to znaczy, że instalując Android jako zewnętrzny deweloper na swoim tam telefonie, jesteś zmuszony do wykorzystania Chroma i Google Search, żeby mieć dostęp w ogóle do, wiesz, aplikacji, a telefon, który dostępu do Google Play by nie miał, no to jakby, wiesz, jest bardzo, no dużo gorszy niż taki, który miałby swój własny sklep jakiś, wiesz, z 5 aplikacjami na krzyż, nie? Więc jakby korzystasz z Androida, on jest teoretycznie darmowy, ale wymuszamy na tobie zainstalowanie 2 naszych aplikacji, żeby on miał jakby, wiesz, pełną swoją, wszystkie funkcje, tak? No bo jakby zakładam, że dostęp do sklepu z aplikacjami, no to jest jedna z funkcji, która dlaczego Google się, nie dostało kary za to, że tylko Play Store jest dostępny? Znaczy, bo ja rozumiem, nie do końca czuję jakby... Bo widzisz, to jest kwestia... Czy użytkownik, bo jakby ja tak próbuję to tłumaczyć na zasadzie B2B, nie? Czyli że biznes i biznes, że biznes Google'a przez to, że jest tak duży, może psuć, teoretycznie psuć, znaczy wymusza na innych biznesach określone zachowania, żeby, wiesz, zachowały tam coś. Mimo tego, że z drugiej strony mówi i twierdzi, i to jest prawda, Android jest open source i właściwie każdy może z niego korzystać. Okej, okay, nie? Jakby to jest, nie wiem, no jakimś tam cienkim papierkiem, ale można by to zaliczyć do rzeczy półsłusznych, nie? Natomiast z drugiej strony mamy użytkownika, nie? Który dla niego, czy to naprawdę jest takie straszne, że on ma Chroma, i który jest całkiem dobrą przeglądarką i ma Google Search, który i tak by używał, bo wszyscy używają Google'a, wiesz, jakby to naprawdę nie ma znaczenia. I właśnie chodzi o to, że oni nie chcą, żeby Google stał się monopolem, żeby wszyscy korzystali z Google'a. Ale ja nie rozumiem innej rzeczy. Ja nie rozumiem tego, że dlaczego tłuką, że Google bundluje Androida i to jest problem, w sensie bundluje Chroma z Androidem, to jest problem, ale to, że Apple nie pozwala na zmianę domyślnej aplikacji do maila, nie jest problemem. No właśnie. I teraz jakby na czym to polega? Czy to wynika z jakiejś zaszłości? Nie wiem. Naprawdę nie rozumiem tej kwestii, że Apple jest tutaj niby czyste, albo na przykład, nie wiem, może nikt nie wytoczył takiego procesu. Wiesz, o co chodzi? Jakby... Kuźwa, Wojtek. Wojtek. No ale... Oho. Czy poczułeś pieniądz? Ona czuje we mnie biedę. No, w każdym razie, wiesz, jakby jest to, nie wiem, ja nie zgadzam się z tym, uważam, że wiesz, no, takie puste walenie w korporacje nie przynosi nic dobrego przede wszystkim użytkownikom. Znaczy, mam poczucie, że czasem walczy się o takie rzeczy, które niekoniecznie są słuszne, w sensie wybór przeglądarki nadal jest i muszę się zgodzić z tym, że Android tak naprawdę przyniósł ludziom jako użytkownikom, tym szczególnie, którzy są bardziej, wiesz, zaawansowani, powiedzmy, no to dał więcej do wyboru, nie? Że jakby, hej, no Android jest otwarty, możecie, kurczę, no, mieć tyle aplikacji, ile chcecie i w ogóle szał, ciał i tak dalej, nie? Nie chcę demonizować na siłę Androida tym, że to też przyniosło oczywiście, wiesz, dużo rozwiązań, które są szkodliwe dla użytkowników, no bo są niebezpieczne, bo łatwiej jest hakować Androida, no wiesz, można tu mówić jeszcze długo, natomiast no, generalnie patrząc na rynek, no to jednak przyniósł dużo więcej otwartych i fajnych rozwiązań. Na pewno dużo bardziej otwartych niż iOS, nie? Więc jakby
Czy to na pewno jest słuszna walka o słuszną sprawę? Nie sądzę. Naprawdę. Znaczy, ja się z tym nie zgadzam i jakby myślę, że Google robi więcej złych rzeczy i więcej ma za pazurami niż, wiesz, bandlowanie aplikacji. Mam szybki w systemie, nie? Follow-up odnośnie Revoluta i Android Pay. No. Madzia ma wizę. A, no to dobrze. Czyli nic się nie dowiedzieliśmy. Nie, więc wizy... więc Madziu, dziękuję ci bardzo za kartę. Chciałem sprawdzić, czy masz Mastercarda, bo jeśli miałabyś Mastercarda, mógłbym zobaczyć, czy działa z moim Android Pay. Natomiast tak samo jak twój mężczyzna, ja, współautor podcastu technologicznego, który właśnie teraz się tutaj nagrywa i właśnie teraz się toczy i jest w waszych uszach, ma taką samą kartę jak ty. Cudownie. To jest bardzo romantyczna historia. Jezus Maria, coś Madzia powiedziała, ale Wojtek powiedział, ja nie słyszałem. Ja cię. Nie no. Powiedziała, że pozdrawia i ja również pozdrawiam. Czy tutaj jest jakiś... jak ty mówisz, to Magda też mówi, więc ja nie mam pojęcia, co powiedziała. Dowiem się, jak przesłucham odcinek, tak widzę. Tak, dokładnie tak będzie. I mam jeszcze jeden temat, który jest ciekawy. W sensie, nie żebym był jakiś... żebym ufał specjalnie. Ale ciekawy projekt znalazłem. Czy, skoro mówisz, czy nie wiesz, czy byś ufał, czy tu chodzi o George'a Sorosa? Nie, nie, od George'a to ja dostaję po prostu przelewy, więc jakby trzeba szanować. Za te wszystkie lewackie komentarze, tak? Czy no naturalnie, oczywiście, że tak. Więc tu trzeba szanować. Natomiast znalazłem na Reddicie linka do strony, która się nazywa openbook.org, o ile się dobrze pamiętam. Openbook... org, tak, tylko że open-book.org i to jest, proszę ja ciebie, taki projekt, który wystartował na Kickstarterze bodajże dzisiaj. Kurczę, no widzisz, dużo rzeczy się dzisiaj wydarzyło. W każdym razie to jest projekt open source, czyli sieci społecznościowej. Otwarto-źródłowej sieci społecznościowej. Tak, to ładnie brzmi. I która ma być takim jakby, no wiesz, nowym Facebookiem, tylko że otwartym i bezpiecznym teoretycznie, bo wszystko ma być tam szyfrowane. Była już diaspora. Peer-to-peer ma być szyfrowane. Była już diaspora oczywiście. End-to-end encrypted, ja to tak lubię. End-to-end encrypted i w ogóle good for the planet, bo 30% przychodów ma być inwestowanych właśnie w jakieś projekty, które ratują naszą ziemię. Spoko, jakby nie ma problemu. Można sobie swój profil customizować na jakimś tam poziomie. No i zbierają teraz pieniądze na Kickstarterze. I ja generalnie też jak najpierw zobaczyłem stronę i mówię, o okej, okay. Ciekawy projekt, a później na tej stronie znalazłem guzik do Kickstartera i mówię, okej. Powiem tak, a propos, wszedłem na stronę, widziałem ciekawy, że stwierdziłem ciekawy projekt, no. To ostatnio oglądałem, jak już przez przypadek, bo toczyłem walkę ze sobą odnośnie przenoszenia zdjęć z iClouda do Google Photos i tak dalej, i znalazłem wideo, Wojtek, z Barcelony, gdzie byliśmy, akurat spacerujemy po targach ja, ty i Karol Paciorek. Ach, cóż za trio. I ty, Wojtek, ktoś do ciebie podchodzi, czy chcesz posłuchać o jego produkcie, a ty mówisz, tak! Oczywiście. Ja nie posłucham? Pamiętam, to było cudowne i stałem z tym typem z 10 minut i słuchałem o jakimś produkcie, o którym nie miałem zielonego pojęcia. To było cudowne. Ale no niestety, zdarza się, że ja właśnie czasem tak mam. Natomiast... Zawsze jak zabieraliśmy króliczka, to nie było promek dobrych, bo on ciągle stał i słuchałem tego o produktach. To jest no, parafraza niestety. Tekstu z Chłopaki nie płaczą. Okej. W każdym razie projekt sieci społecznościowej nowej i teraz tak. To oczywiście jest wzorowane na Facebooku trochę na Twitterze. Wiesz, no, na papierze wygląda nieźle, natomiast no, czy przypadkiem to nie będzie kolejny, wiesz, właśnie diaspora, czy kolejne echo, czy kolejne cokolwiek innego, czy tam inny mastodon na przykład. No bo generalnie wiesz, no, takich projektów już było dużo, wszystkie twierdzą, że są bezpieczne i otwarte i w ogóle super. Ten na przykład ma jedną ciekawą rzecz, że możesz sobie
zaimportować całe archiwum na przykład z Facebooka. Jak zaciągasz sobie z Facebooka w formie pliku, to wrzucasz do nich i oni jakby to odpowiednio układają u siebie w platformie, nie? Spoko, chociaż biorąc pod uwagę, jak dużo jest tych danych, no to jest takie, wezmę sobie ten wór złota, zabiorę z Facebook i wiecie co? A, wrzucę tam do tej rzeki. Proszę bardzo. Więc no, to też trzeba się zastanowić, czy na pewno to jest bezpieczne. Oni twierdzą sobie, że bezpieczne. No i widzisz, Facebook też twierdzi, że bezpieczne. Różne sytuacje się wydarzyły, wiemy jakie. Ci twierdzą, że tego unikną. Nawet bezpośrednio się odnoszą do przesłuchania Marka Zuckerberga w swoim materiale wideo, który mają na Kickstarterze, co jest, wiesz, zabawnym panem. Natomiast to wideo generalnie jest nie najlepsze, ale warto je obejrzeć, żeby wyrobić sobie zdanie samemu. I teraz tak się zastanawiam, czy... Bo wiesz, z jednej strony to jest tak. Myślę, że potrzebujemy czegoś nowego. W sensie, że internet potrzebuje już jakiejś nowej sieci społecznościowej. Bo tak, Facebook powoli umiera w takim sensie, że jego użytkownicy się starzeją. Młodzi uciekli już na Instagrama, który należy do Facebooka, więc jakby no wiesz, nadal są, no to jest nie ta platforma, ale dane są te same, więc powiedzmy, że wiesz, Zuckerberg ma łapki na bardzo dużej grupie i szerokiej odbiorców. No ale generalnie wiesz, no to nie będzie trwało wiecznie. Instagram rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija. Właściwie cały czas, no co 2-3 tygodnie pojawiają się jakieś nowe update'y, nowe funkcje w story na przykład, a to jakieś Q&A, możliwość zadawania pytań. Teraz pracują nad możliwością reagowania na story czyjejś osoby z takim szybkim wybraniem emoji, po prostu, tak wiesz, o, śmieszne, ciach i śmieszek. Więc no... rozwijają się bardzo, bardzo szybko i tego chyba milenialsi potrzebują, w takim sensie, że wiesz, jeżeli mamy jakąś aplikację, to ona powinna wprowadzać nowe funkcje dość szybko, bo po prostu takie jest oczekiwanie młodych ludzi, bo ich życie jest szybkie, wiesz, jakby jeżeli coś nie ma update'u przez jakiś czas, albo nie ma, niezależnie od tego, czy to jest update aplikacji, czy update jakby od strony serwerów, to jeżeli nie ma nic nowego, no to się zaczyna starzeć i ludzie nie lubią się, nie lubię takiego poczucia, że coś jest stare, nie? Więc no... Okej, Instagram na razie się rozwija, pewnie będzie się rozwijał przez jakiś czas jeszcze, dopóki będzie kasa, no to będą nowe rzeczy wprowadzać. Natomiast no gdzieś jakby... No Twitter oczywiście nadal w Polsce nisza, na świecie mniej. Teraz sobie tam czyszczą tą bazę. Przeczytałem teraz, że 58 milionów mi spadło... kont tobie spadło 58 milionów? Nie, mi spadło chyba 300-400 osób. No to nie tak źle. Ale 58 milionów kont usunęli w trzech ostatnich miesiącach 2017. No taka ciekawostka, nie? Chociaż ostatnio już też mówiliśmy o tym czyszczeniu. Ale Twitter jakby istnieje, wiadomo, spełnia pewną rolę, ale to nie jest też takie miejsce dla wszystkich. Facebook dzisiaj jest, powiedzmy, miejscem dla wszystkich. I teraz, jak on będzie umierał, no to musi się pojawić coś nowego. Coś nowego, co będzie takim centrum, wiesz, miejscem, gdzie faktycznie są wszyscy. No, chyba że Facebook nadal będzie tą rolę pełnił. Pewnie w pewnym sensie tak, ale no coraz więcej się słyszy, że ludzie mówią, dobra, to już koniec i za dużo z tym Facebookiem, nie może tak być, że mi tutaj dane wyciekają, coś tam się dzieje, więc ja kasuję konto, nie? No i myślę, że wiesz, no zresztą cyferki to pokazują, to można tak sobie mówić, że dobra, koniec z tym, kończę, kasuję konto, bo przecież nie wytrzymam i tak ludzie zostają, ale nie, częściowo jednak widać spadek liczby użytkowników na niektórych rynkach, więc no ewidentnie coś się dzieje, no i oni gdzieś muszą iść, nie? Na razie nie mają gdzie, no i pytanie, czy wiesz, czy takie projekty jak ten mają w ogóle szansę, bo z jednej strony jest jakaś tam potrzeba, ale z drugiej strony taki projekt, który widzę, Vero, patrzę na niego z takim
Znaczy, to wiesz, no to okej, fajnie, tylko że jeżeli nie będzie tam moich znajomych, to nie zadziała. Nie ma szans. Vero, śmiałem się, nawet chyba w podcaście zdarzyło mi się powiedzieć, że akurat ten sprawił, że myślę, że to może zażreć, nie? No i teraz. Bo rzeczywiście wszyscy o tym mówili. No, podziałało przez 2 miesiące i wszyscy o tym zapomnieli. Więc nawet, wiesz, trudno ufać samemu sobie czasem w ocenie różnych rzeczy. I wtedy ty miałeś rację, o ile dobrze pamiętam, bo ty mówiłeś, że nie ma szans, nie? Także są dwie sieci społecznościowe, które żałuję, że się skończyły. Vine, wiadomo. To 3 sieci społecznościowe. A, no to jakie inne? O Boże, poczekaj. Bo Google Plus? Vine to jest pierwsza rzecz, oczywiście. No. I miss Vine jest jakby na zawsze w moim sercu. Druga rzecz to jest... A Vine 2 nie powstanie, wiesz o tym? Tak. No, zapauzowali niestety pracę, więc słabizna. No dobra, druga jaka? Poczekaj, muszę wejść sobie do... MySpace? Nie, poczekaj, wejdę na tutaj i to jest w... Jest taka sieć na tym, social network, jest coś takiego, social, jest, dobra. Top apps, okej, to jest dużo aplikacji. Daj mi chwilę. Bo nie... To jest tak, tak świetna była apka, że już nie pamiętam. No właśnie, nie pamiętam nazw. To się nazywało, jedno było, Joshua, to polskie after... Peach. A, Peach. Tak. Peach było spoko. Pamiętam, tak, tak. To było niezłe. Peach było ok. To było niezłe. I to mi się podobało faktycznie. Ono już chyba nie istnieje, nawet już nie. Jeszcze jest aplikacja, widzę, na Androida. Mhm. No ale wiesz, umówmy się, jeżeli nie ma tam twoich znajomych, no to ta apka nie istnieje. No ale updated on 2 lata temu dokładnie. Aha, no to więc niestety, ale Peach umarło, to jest pierwsza rzecz. I Peach mi się bardzo podobało, bo było właściwie takie lightowe, fajne. A, wiesz co mi się jeszcze przypomniało? Nie wiem, czy pamiętasz. Path. No właśnie, to jest druga. A, widzisz, trafiłem. Path, bo Path było takim Facebookiem, który był do... 150 osób max. I to było spoko też. Chyba tak. No i generalnie w ogóle miał ładną aplikację. Tak. Ale... i tam dużo takich fajnych rzeczy. Ej, Wojtek. No? Ale PEF istnieje i jest aktualizowane. O, nawet, naprawdę? No, na blogu widzę, że jest wpis z January, 2018, PEF. Już wpisuję PEF. PEF Mobile jest. No, 4 gwiazdki ma. Dobra, ale zobaczmy, jak ostatnia aktualizacja. Maj 2018. Ha. To nie tak źle. Już to istnieje jeszcze. Bo PEF był okej, bardzo. PEF mi się podobał. Jest też na iPadzie. Właśnie mi się podobała aplikacja. W sensie naprawdę była taka... Coś mi było takiego, że była taka, kurczę, fajnie się z niej korzystało. W środku, super było. Do tego można było szerować naprawdę fajne rzeczy. Fajne były animacje, w sensie takie, że jak chcesz dodać nową rzecz, tak. To tak się rozwijał ten wachlarz możliwości. Peach to była bardziej taka rzecz milenialsowa, powiedziałbym teraz. Okej. Okay. Tak, okay. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest, czy mówię jakby dobrze, ale tak mi się wydaje. A Peach... Kurczę, właśnie spróbuję się zalogować do Peach. Ciekawe, czy mam tam konto. Bo miałem konto, ale... Ale chyba już ono zostało usunięte? No nie mam konta. Sign up. No, wejdę tam, Wojtek. Rozkręcam nową sieć społecznościową. Czy ty chcesz, Wojtek? Ale Peach rozkręcasz czy Path? No PEF, no, bo Peach, no, Peach, no już, tak. Peach już nie istnieje chyba. No tak, to nie ma sensu. Dobra, czyli tutaj wpisać muszę swój numer telefonu. Żeby się nie pomylić, tutaj jakieś hasło muszę wymyślić, Wojtek. Wymyśliłem hasło. SMS kodzik przyjdzie do mnie. Ej, w ogóle to jest fajne na Androidzie, że właśnie... Sam przykleja. Że, nie, nie, nie.
że właśnie założyłem nowe konto, no nie, w jakiejś aplikacji i wyskoczyło mi powiadomienie na dole: ej, a chcesz, żeby zapisać te hasła, w których pisałeś do 1Password? Aha, nice. To jest spoko, bo wiesz, możesz wpisać randomowy ciąg znaków, no nie? Mhm. No i nie musisz go pamiętać tak naprawdę, no bo zaraz, wiesz, zaraz możesz zapisać do 1Password, nie? Więc możesz nawet, wiesz, tak naciskać jakieś losowe przyciski na klawiaturze, no bo spoko tak naprawdę, nie ma problemu, bo zaraz sobie zrobisz, zapiszesz sobie... No tak. Słuchaj, no właśnie tak, joinąłem, jak to się mówi. Mhm. Welcome to PATH. This is your place to stay close with your people you love, to capture and celebrate life, enjoy a... Okej. Okay. Find friends. Okej, okay. Nie chcę, żeby moje ten, ale mogę... z Twittera pobrać. Okej, okay, no dobra. Widzę, że na Twitterze, że z Twittera znajomi niektórzy jacyś są. Okej. Okay. Czy tam jestem ja? Bo nie. To jest możliwe w ogóle. Nie ma. Właśnie nie macie, to ciekawe. Zobaczę jeszcze. No nie macie, Wojtek. Bardzo mało osób w ogóle ma ten, ale no dobra, to załóżmy, że nie będę tego teraz robił, bo nie ma tam. Widzę, że jest Explore Page i tutaj są jakieś w ogóle rzeczy. Aha. Widzę jakieś zdjęcia. O! Restauracje z gwiazdkami Michelin tutaj mi się pojawiają. Kurde, nie wiem skąd on to wie, ale... Skąd wiesz, że jesteś tym zainteresowany? Tak, ostatnio przeglądałem nawet. Dobra, tutaj widzę, że mam jakiś profil. Jest jakiś sklep? Aha, że można kupić sobie naklejki. O, okay. jest Wojtek, te fajne zachowanie, że na przykład masz naklejki i one są jakby zawieszone. Jak przechylisz telefon, to się ruszają. Ej, wiesz co jest najlepsze? Możesz kupić filtry. No. Ja się zalogowałem na swoje konto. Mhm. I wiesz co mam? Co masz? Cały mój feed, który ostatni wpis jest z... 4 lata temu. Kurde, ciekawy jestem, czy, bo nie mogę tutaj zobaczyć. Okej. Okay. W każdym razie cały feed mam w baronie Xboxa. O Boże święty. Bo się zziomeczkowaliśmy. I co ciekawe, mam tutaj dokładne miejsce, gdzie on był. A widzę, że jest location enabled. 2014, tak. 2014 roku 4 czerwca ostatni check-in. Tylko nie pamiętam, czy te check-iny były automatyczne, czy trzeba było, wiesz, ręcznie go wklepać. Chyba ręcznie. No w każdym razie to jest zabawne, że tutaj właśnie jest baron Xboxa. Nie? No zrobiłem sobie to konto. Bo tak, jak cię dodać? Ej, w ogóle spoko, że ludzie są tutaj na tym internecie. W ogóle możesz sobie zrobić. Ty, ale jakbym cię tu mógł sprawdzić? Search for friends. No, możesz wpisać. Wojtek wie. Man, jest coś takiego, dobra. Add friend. 6 lat masz konto już. Mam 6 lat konto. No a widzisz Paweł Orzech gdzieś tam w ogóle? Czy mnie nie ma? Bo to może jest też ciekawe. Search friends. Orzech. Nie. Okej, okay, to znaczy, że moje konto... teraz jesteś, w sensie pojawiły się... Tak, to znaczy, że moje konto się usunęło w jakiś sposób, tak, albo ja je usunąłem. Tak. Dokładnie. No to co, wracamy na PATH? Na to wygląda? Tak, w ogóle tam można ustawić coś takiego jak własny ten... własny nick i możesz pozwolić ludziom, żeby cię obserwowali? No tak. Więc ja właśnie można to takie rzeczy robić. Właśnie to zrobiłem. Jakby co, to mam taki nick jak... Zgadnij, gdzie jeszcze. Okej. Okay. Mogę się tylko domyślać. Jestem friends z Wojtek. A dam sobie serduszko na tym. Mogę do ciebie napisać wiadomość. Zmieniło się trochę w ogóle. For your privacy, messages will be deleted from our servers after 7 days. To miłe. Spoko. Up to date. Spoko. No, trochę się zmieniło w tej aplikacji, w sensie nie jakoś ale, mega bardzo. Animacje dalej są super, ale widzę, że tu Explore jest jakieś takie rzeczy, które ludzie wrzucają. Zrobiłem właśnie zdjęcie, że nagrywam podcast, dodam jakiś filterek ładny, okej. Mhm. I teraz wrzucam. I'm with
Wojtek Wiman tutaj, dodam, że jestem doskonale public, aha, i mogę zrobić tak private, czyli tylko ja i moi znajomi, których zaznaczę, inner circle, czyli ten taki bliscy ziomkowie, bliskie ziomeczki, i publiczny, akurat to mogę zrobić publiczne. Okej. I widać, jest też widać, ile osób widziało coś, nie? Takiego. Huh. A, tak, 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 tak. Ty, change no, his picture mam. Ty, no, powiem ci tak, ciekawe, ciekawe. Ja jakie mam w ogóle stare zdjęcie? No, w każdym razie, no, wracając. Jeszcze było przed tym, jak czuba miałeś, a teraz tak, już nie masz. No, historia zatacza koło, jak widać. Poklikam sobie w tego path, bo jestem ciekawy, jakby jak dużo się zmieniło. Znaczy, wiem, że teraz już i tak nikt z tego nie korzysta, ale na pewno jest to aplikacja, która coś chciała zrobić innego. Bo rzeczywiście na przykład dzielenie się tym, że oglądasz konkretny film, czy serial, czy słuchasz określonej muzyki, było tam bardzo fajnie rozwiązane. Zresztą Vero tak naprawdę bardzo dużo funkcji z Path po prostu ukradło, nie oszukujmy się. Jest szansa, że Path jest dostępny też przez przeglądarkę, wiesz? Tak mi się wydaje, bo ja, nie bo ja widzę tutaj, że można się zalogować, czekaj, może command ukośnik, że mogę się zalogować na przeglądarce. Musimy kończyć ten podcast. A jest sign in rzeczywiście. Musimy kończyć ten podcast. Path. No okay, nie, ja widzę iPhone, Android. Path. Dobra, już się lubię. Paweł, małpka. Rzeczy.pl. No i co możesz zrobić? Ej, domena rzeczy byłaby fajna, swoją drogą, właśnie o tym myślałem. Rzeczy, czekaj. OVH.com. Jeszcze szybko sprawdzisz, tak? Widzę, że mogę na PF Beta wejść i Wojtek mogę, nie mogę chyba pisać, a mogę komentować, mogę zobaczyć. Okay. Mogę zobaczyć moich friendsów. Mogę zobaczyć mój profil, moje ustawienia, ale nie mogę postować. A widzisz. Czyli to taka prawdziwie mobilna sieć społecznościowa. Bo tak 5 lat temu wrzuciłeś zdjęcie swojej twarzy i napisałeś: po śniadanku dobrze było. Kocham siebie sprzed 5 lat. Ach, co za czas. Aż zajrzę tam. Wojtek 5 lat temu zrobił sobie sabojebkę w lustrze, dawasz bresterze coś zaspamowana i to jest Xperia jakaś ta wielka. A tak, pamiętam. 5 lat temu napisałeś: dotarłem do fabryki, bez kawusi nie pojadę dalej. O kurde, social media done right, bitches. Jezus Maria. Arlena widzę, że skomentowała nawet zabawnie. Jak zwykle, jak wszystkie moje posty. No, bo ty napisałeś: brałem dzisiaj udział w mistrzostwach seksualnego, zdobyłem brąz. Na co Arlena, czy jak powiem I came second, to posunąłem się za daleko. Ładne, ładne, ładne. No, śmieszny żart w ogóle, muszę powiedzieć. Tak, tak, Wojtek, Może na stand-up się załapie. Bo to taki, prawda. Ostatnio oglądałem bardzo dobry stand-up, ale to o tym już opowiadałem. To ty na openerze, a ja na open micu. Tak, to poczekaj, rzeczy, tak? To podoba mi się domena rzeczy. Tak, a wiesz co, ostatnio zobaczyłem, że jest jakaś zniżka na w Zenku naszym. Tak, jest na domenę. Zniżka na domeny.co i od razu sprawdziłem, czy przypadkiem nie jest wolna. Kurwa, co? Ale jest zajęta. Ale czy to nie był genialny pomysł? Bardzo ładne. Rzeczy.pl niestety jest zajęte. Aha. Ale rzeczy.pro jest wolne za 13 zł. Rzeczy.me. Rzeczy.co też jest zajęte. Widzę. Rzeczy.fan. Rzeczy.how man by Air Daisy. No, niestety najlepsze są domeny zajęte. Rzeczy.berlin. No cóż, dobrze. Okay. Kończmy, Wojtek, tę przygodę. W każdym razie zalinkuj do tego openbooka, niech sobie ludzie popatrzą. Bardzo trudno mi jest wierzyć w takie projekty. Chociaż chciałbym, żeby coś nowego się pojawiło, ale nie wiem, czy Kickstarter to jest najlepszy sposób na nową sieć społecznościową. Openbook is no life at Kickstarter.
Aha, bo to jest, a w ogóle ziomek, który PGP zrobił. Tak, on jest akurat znany w internetach. Także no, jest to taki pionier w ogóle. A nie, Wojtek, to jest inny. Jest bardzo dużo, a. bardzo dużo jest. Jak się, o. On się Zimmerman nazywa, czy jak? Dobra, podlinkuję do tej openbooka i dobrze. Chief Cryptographer to jest Philip Zimmerman. Creator of PGP. A, no to nieźle. Dobra, no, openbooka podlinkowałem. I cóż, no życzę w takiej opcji miłego tygodnia. Miłego. Odpocznij. Ja tak i będę wróć robił. Pełen naładowany cudowną energią. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Już za tydzień. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ciepło. Pozdrawiam. A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.